żeby z tradycji stała się zadość. Witam wszystkich serdecznie tutaj na schodach do wanno. Tak, zbieramy się do stajni, ponieważ dzisiaj będę jechała ślepy parkour. Jak to będzie wyglądało? Zapraszam Was na resztę odcinka, filmu, wideo. Zapraszam. Sorry. Mamy jazdę w świetle zachodu, także bardzo, bardzo miło. I teraz się muszę wyplątać z tego, z wodzy hausta. I teraz tak, jaki mamy komp? Haustie tutaj modeluje już. Mamy tak, zwykłe wędzidło, ponieważ testujemy je teraz trochę na skokach, ale też po prostu haust chodzi normalnie teraz na ujeżdżeniu właśnie na takim lżejszym, delikatniejszym wędzidle. Komplet naszych normalnych czapraków, dzisiaj będzie Kentucky, haustie chce do trawy. Siodło oczywiście i miękkie ochraniacze, ponieważ nie będziemy skakać wysoko, a to mu wystarczy mu, jeżeli chodzi o ochronę właśnie na takich wysokościach, a ja też klasycznie, bez ostróg, więc idziemy na plac. Haust też się szykuje. Później jeszcze wsiadam na Hankiego, którego szykuje mama i zaraz też przychodzi właśnie mi pomóc na tym placu, żeby wszystko ładnie i sprawnie poszło z parkurem. I teraz tak, pytanie. Ten, kto wie, czym jest ślepy parkour, ten niech da znać w komentarzach. Bo to będziemy jechać. Okej, szybki rzut oka na to, co zostaliśmy na placu. Bo też będzie najłatwiej, jak to wykorzystamy. I teraz tak. Ślepy parkour. Na czym to polega? Otóż dla tych, którzy chcieli widowisk, to nie będę jechała mając oczy zamknięte, ani z jakoś nie patrząc się kompletnie. Tylko ślepy parkour polega na tym, że nie jedzie się wysokich przeszkód. Powiedzmy, że to jest wysoka przeszkoda. Tylko mi. Naprawdę, najczęściej drogi bądź takie mini kawaletki. Czemu to służy? Przede wszystkim temu, żeby trochę się wrócić do podstaw, do tego, żeby mieć więcej czasu na przypilnowanie małych szczegółów tego, jak prowadzimy konia, czy wszystko jest w porządku właśnie z naszą równowagą, z tempem, z rysunkami, bo to daje nam czas i też nie dodaje takiego elementu stresogennego w postaci przeszkody. Czyli po prostu sobie podążamy i ćwiczymy rysunek, tempo, technikę wykonania rysunków. Czasem możemy sobie też dodać na przykład drągi w liniach, albo po prostu po 3, 9, 12, 13 czasem, 17 metrów, żeby poćwiczyć właśnie tą elastyczność u konia. Także ja teraz jeszcze mama nie przyszła, więc wykorzystam ten moment całkowicie modląc, żeby poustawiać przeszkody. I tak, działamy. Mamy ślepy parkour ustawiony. To są nasze mini przeszkódki. Tak jak mówię, kwestia jest wielkości, wysokości uzależniona. Uwaga, jakich wysokości oraz jakby rodzaju tych przeszkód jest uzależniona od waszego stopnia wykwalifikowania waszego i waszego konia. Mamy takie, może jest to 50 cm. 50, jakieś 60. Myślę, że bliżej 50. Trzy drągi głównie dlatego, żeby nie leżały na ziemi, tylko przy barokargu tak jest. I teraz jak będziemy to jechać? Linie, ona jest na 13 metrów, czyli takie mniej więcej 3 fule. Mniej więcej mówię, ponieważ jest to uzależnione od tego, jak wejdziemy. No i później jak zareaguje koń, ponieważ ten dystans jesteśmy w stanie tak dosyć mocno sobie zmieniać i dostosowywać do tego,
na ile chcemy, po prostu jak chcemy ćwiczyć konia, czy właśnie tą reakcyjność u niego budować, żeby właśnie poszerzać, skracać, jechać równo. Są tam dwie kawaletki, także to też jest troszkę inaczej niż jakby były drągi, ponieważ ten naskok i zeskok będzie troszkę większy, ale to też zobaczymy trochę w praniu. Też właśnie w przypadku tych parkurów ślepych można jeździć to trochę na ślepo właśnie, czyli próbować różnych rzeczy, nie bojąc się tego, że stoi przed nami właśnie jakaś większa przeszkoda i będziemy musieli się z nią zmierzyć, tylko takie pyci. Mama tam stoi, machamy do mamy. Jaki jest parkur? Jedynka w tą stronę. Potem jedziemy na lewo tą linię, na prawo jedziemy Vero Cargo, na lewo jedziemy żółtą, na lewo, tam się mieścimy przed przeszkodami, ale za wózkiem, jedziemy tutaj na niebieską. Plus tego całego parkouru jest taki, że możemy też wykonać go od tyłu, czyli niebieska, żółta, Vero Cargo, linia i osobno czarna. Także tak. Ja się muszę już rozebrać, bo to niesamowite, jak w październiku może być piękna pogoda. Niestety trochę jak komary gryzą, także to nie wiem, czy nie będziemy później jednak uciekać z Hankiem stąd, ponieważ mnie już tam za uchem troszkę pogryzły. I teraz tak, jeżeli chodzi o... House, nie przytulamy się do mamy. Jeżeli chodzi o rozprężenie przed parkurem ślepym, jest dosyć proste. Możemy włączyć drągi, my nie będziemy, ponieważ przeznaczymy ten czas na ćwiczenia rozluźniające. I teraz chcemy to zrobić już dalej. I teraz przechodzimy już do galopu. House ma dzisiaj troszkę więcej energii, także myślę, że musimy się wygalopować. I później następnie zaczniemy od razu sobie ten parkur. Oczywiście po kolei, powoli, ale do przodu. House. Jeszcze bardzo, bardzo chcę się dzisiaj galopować, także dzisiaj będzie na pewno ćwiczenie na kontrolę, ale muszę powiedzieć, że galopuję bardzo pod górkę, czyli angażuję swój zad, podnosi przód i jest wrażenie, jakby się galopowała tak w powietrze. Także to jest bardzo pozytywne i jest stosunkowo delikatny i wrażliwy na pyski. Także zobaczymy, może myślę, że to będzie bardzo odpowiednie dzisiaj na niego ćwiczenie. Chodź, trochę skłócony w galopie, jednak zobaczymy. Myślę, że go będą bardzo dzisiaj te przeszkody. Natomiast pamiętajcie o tym, że możecie również, że możecie przyjechać taki parkour również w kusie. Jeżeli jeszcze jesteście na takim poziomie wyszkolenia albo tego potrzebujecie, zawsze możecie przejechać najpierw w kusie, dopiero później w galopie lub zostać po prostu właśnie na tych poziomach kusowania
z kawaletkami bądź samymi drągami. To jest bardzo elastyczne ćwiczenie, które można w łatwy sposób dopasować do swojego poziomu. Okay, host, zaczynajmy. Wielokrotnie tą pierwszą przeszkodę, żółtą, jako rozprężenie. Przeszkody co prawda nie pójdą do góry, ale jednak jest i parę, także tu chciałam pokazać, uspokoić chaosa, dać mu troszkę takiego wypełnienia, że skacze i że nie ma się spinać tym. Bardzo fajnie chodzi, odbija się z daleka, odbija się z bliska, ćwiczy też swoje ciało i ja swoje oko, także wszystko idzie po planie. No i teraz myślę, że przejdziemy sobie linię i pojedziemy całość. Przepisowaliśmy pierwszą przeszkodę, ale właśnie o to chodzi. Tu możecie popełniać błędy. Możecie się tym bawić, różne rzeczy testować, bo jest to tu proste i bezpieczne. Także super. Jakby kwestia była taka, weszliśmy troszkę gorszym odskokiem. Ja chciałam, żeby on dłużej poczekał. Przeszedł do kusa, no bo tak. Ale później rozwiązaliśmy już środę i było równo. Także teraz kontynuujemy całość. Myślę, że będzie nam też prościej wtedy. Super jakby parkour, zrobiłam tak naprawdę to, co chciałam. Host na mnie czekał, był spokojny, równy, bardzo zaangażowany zadem. Jest parę rzeczy oczywiście, które można by było poprawić, ale nie jesteśmy tego w stanie zrobić wszystkiego naraz. Błąd był tylko taki, że wjechaliśmy na tą linię na 13 metrów, ja chciałam tam zrobić równe 4. Hościu jakby z tego powodu zrobił wejście z kusa, takie podkusował troszkę, tam coś sobie wykombinował. Także to myślę, że możemy sobie poprawić. Resztę bym już zostawiła, ponieważ była naprawdę w porządku zrobiona. Także jeszcze tą jedną rzecz i myślę, że będziemy kończyć. Niesamowicie mnie kusi to, żeby przejechać jedną podmurówkę, nie kawaletkę, podmurówkę samą. Także myślę, że przy dzisiejszej chęci chaosa do skoków możemy to wypróbować. Będziesz łukakawistą? Spróbujmy. Taki challenge. Za pierwszym razem
próba może nie w 100% udana, no ale House był troszkę zaskoczony tym, co ma się wydarzyć, także to jest w pełni zrozumiałe. Później już ładnie, równiutko sobie podszedł do tego. Za ostatnim razem ja trochę mu dałam takiej łydki pewności, żeby jednak się zdecydował, bo troszkę nam tam odskok był trudniejszy, ale nie było żadnego problemu pod tym względem, także House, możesz w przyszłości trenować to WKKW. A my teraz już uciekamy stąd, ponieważ komary nas tu zajedzą na śmierć. Szybko sprzątamy plac, ja go rozkusowuję, a Hankiego widocznie poruszamy na hali, bo serio, zaraz nie będziemy tutaj posiadali krwi w sobie. Dzięki wielkie, wejdźcie na mój Instagram, zapraszam na niego, tam są wiadomości z każdego dnia, odświeżające to, co się dzieje na żywo. Więc zapraszam tam. Dzięki wielkie i do zobaczenia.